Tydzień temu dzieliłem się z wami tekstem z piątego, głównie z 5 rozdziału od 11 do 6 rozdziału i 3 wersetu. I powiem tak, wiele rzeczy, które zostały powiedziane, podtrzymuję, są słuszne, prawdziwe. Wnioski, które zostały wyciągnięte, również są słuszne i właściwe, ale chciałbym jednak dzisiaj dokonać pewnej korekty. Korekty, która jest związana z tym, co tutaj jest napisane i z rozszerzeniem. Ta korekta będzie też rozszerzeniem i spojrzeniem w takim lepszej perspektywie na to zagadnienie, czym jest pokarm stały, czym jest doskonałość, czym jest ta nauka początkowa zasad słów Bożych, czym są podstawowe nauki o Chrystusie. Podstawowe nauki o Chrystusie. Do tej pory patrzyłem na ten fragment, tak jak go przedstawiałem, w lekkim stopniu, bo nie rozwijałem też tydzień temu tych zwrotów, ale przedstawiałem je i widziałem je w takim kontekście, jak mówiłem. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to z moim zdaniem z właściwej perspektywy, perspektywy kontekstu. Nie tego, co nam się wydaje, nie tego, co mi się wydawało do tej pory, ale z perspektywy tego, dlaczego zostało to napisane, w jakich okolicznościach i w jakim kontekście. Przypomnę tylko, i to moim zdaniem, żeby dobrze zrozumieć to, o czym dzisiaj będę mówił, to jest właśnie to, żeby pamiętać, z kim mamy do czynienia, jeżeli chodzi o adresatów, czyli z Hebrajczykami i z jakimi problemami oni są. Oni są problemami takimi, że zwracają się na zakon, patrzą na zakon. Zaczynają znowu pokładać nadzieję w zakonie, zaczynają widzieć zakon jako coś, co ma dać im usprawiedliwienie, coś, do czego muszą wrócić, coś, co jest dla nich cenne. Zakon jest dla nich znowu cenny i autor, widząc ten problem, który się u nich pojawia, postanawia napisać to, co napisał. I w 5 rozdziale przeczytam ten fragment od 11 do 6:3, jeszcze raz przeczytam ten fragment, bo z niego będę chciał dzisiaj nauczyć i tutaj korekty po mnie dokonać. Dowiadujemy się właśnie o tym, co wspomniałem, o mleku, o pokarmie stałym, o podstawowych zasadach, początkowych zasadach Słów Bożych i o podstawowych naukach o Chrystusie. I na tym będę chciał się skupić bardzo dzisiaj mocno. Przeczytam fragment. Wiele mamy o nim do powiedzenia. To jest 5.11, od tego zaczynamy. Hebrajczyków 5.11. Wiele mamy o nim do powiedzenia, a trudno wam to wyjaśnić, ponieważ staliście się ociężali w słuchaniu. Chociaż bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, znowu potrzebujecie, żeby was ktoś uczył początkowych zasad słów Bożych i staliście się ludźmi, którzy potrzebują mleka, a nie stałego pokarmu. Każdy bowiem, kto żywi się tylko mlekiem, jest niewprawny w słowie sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Natomiast pokarm stały jest dla dorosłych, którzy przez praktykę mają zmysły wyćwiczone do rozróżniania dobra i zła. Dlatego zostawmy podstawowe nauki o Chrystusie i przejdźmy do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, którym jest pokuta od martwych uczynków i wiara w Boga, nauka o chrztach i nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu umarłych i o sądzie wiecznym. I to uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. I teraz, patrząc od początku tego tekstu, cały czas pamiętajmy o Hebrajczykach, że to są Hebrajczycy, którzy znają tylko zakon. To, co będziemy tutaj czytać i to, co czytamy tutaj, to, co jest napisane, musimy spojrzeć z ich oczami na to. Nie naszymi, w których mamy narzucone już pewne slogany, mamy pewną terminologię już chrześcijańską naszą narzuconą. Jesteśmy wzbogaceni o treści Nowego Testamentu i patrzymy na to, często interpretujemy to właśnie w tym kontekście, tylko żebyśmy spojrzeli na to z perspektywy tamtego czasu i tego, co oni wtedy mieli. I zaczynając od początku, wiele mamy o nim do powiedzenia. I teraz, o kim mają wiele do powiedzenia? Oczywiście tutaj jest to wyjaśnione dalej, wcześniej, bo Jezus Chrystus wcześniej jest przedstawiany jako kapłan. 5 rozdział zaczyna się: każdy bowiem najwyższy kapłan wzięty spośród ludzi, dla ludzi jest ustanowiony w sprawach odnoszących się dla Boga, aby składać ofiary i dary. I później jest mowa o tym, że z kolei arcykapłanem, takim kapłanem według innego porządku Melchizedeka jest Jezus Chrystus, Syn Boży. I trudno im to wyjaśnić.
Co im trudno wyjaśnić? To jest kluczowe pytanie. To jest bardzo ważne może pytanie. Co trudno wyjaśnić tym, że Hebrajczykom, do których on pisze? Właśnie to, kim jest Jezus, co zrobił Jezus, jakie ma stanowisko, jaką rolę została mu przypisana, jakie konsekwencje jest w wyniku tego, że był tym synem, który został wcielony. To jest im trudno wyjaśnić. To jest im trudno wyjaśnić. Trudno jest im mówić o Chrystusie, który jest kapłanem, stał się kapłanem według porządku Melchizedeka. Czyli trudno im powiedzieć o nim. To jest im trudno wyjaśnić. I teraz, chociaż trudno im to wyjaśnić, to zwróćcie uwagę, że w 6 rozdziale, w 1 wersecie mówi jednak, żeby przejść do tego, co doskonałe, i że w 3 mówi z kolei, że to uczynią, jeżeli Bóg pozwoli, czyli pozostawią te podstawowe nauki, a przejdą do tego, co jest doskonałe. I gdybyśmy spojrzeli na dalszą część listu do Hebrajczyków, to byśmy zobaczyli, jak on przechodzi do tego, co doskonałe. Bo dalej, w dalszej części listu do Hebrajczyków, w tej argumentacji, którą stosuje w 7, 8, 9 rozdziale, autor zaczyna mówić do nich o tym, co jest doskonałe. A teraz ku przypomnieniu, bo nie będziemy czytać całego listu, o czym mówi tam autor? O kim? Zwróćcie uwagę, że to, co doskonałe, to jest zestawienie zawsze zakonu z czymś lepszym. Czyli zakon i to, co zawierał w sobie zakon, te wszystkie rzeczy, które były w zakonie, kapłaństwo, przymierze, ofiary, świątynie i tak dalej, były to cień tego, co jest doskonałe, a to, co doskonałe, to jest kapłaństwo według Melchizedeka, czyli kapłaństwo Chrystusa, arcykapłaństwo, ofiary lepsze, czyli ofiara Jezusa Chrystusa, świątynia nie ręką uczyniona, lecz ta zbudowana, która jest w niebie i tak dalej, i tak dalej. To jest to, co doskonałe. To jest to, co doskonałe. To, co niedoskonałe natomiast, to, co jest tą podstawą, to właśnie tu jest wymienione i my czytając to, co jest wymienione, patrzymy na to w niewłaściwy sposób, ale to rozpracujemy dzisiaj, ale mam nadzieję, że przedstawię i udowodnię wam, że czym jest ta niedoskonałość. Natomiast zwracam do tego zagadnienia, że trudno im wyjaśnić to, co jest doskonałe, czyli to, co już wcześniej wspomniał o Jezusie Chrystusie, o kapłanie, a wspomniał to po to, żeby im pokazać, że to kapłaństwo, do którego oni teraz chcą wrócić, albo w którym zaczynają pokładać nadzieję, jest niedoskonałe i nie ma znaczenia w kontekście zbawienia, to przynosi później całą argumentację, przynosi to wszystko właśnie, żeby pokazywać cały czas tą doskonałość dla nich. I mówi, wam to teraz trudno wyjaśnić? Ale to, co doskonałe, to jest to, co później do was powiem. I powiedział, zrobimy to, przyjdziemy do tego, jeśli Bóg oczywiście zostawimy te podstawy i przyjdziemy do tych rzeczy, które są doskonałe. Mimo wszystko, że trudno wyjaśnić, nie oznacza, że on tego się nie podejmuje. Mimo tego, że mówi do nich, że oni przez dłuższy czas powinni być nauczycielami, a jednak potrzebują mleka, to mlekiem, tym, co doskonałe, że tak powiem, albo inaczej, mimo tego, że są tymi, którzy są ociężali w słuchaniu i że powinni być tak naprawdę nauczycielami, a potrzebują tego, żeby się nauczyć, to on przechodzi, robi to. Nie patrzy na ich ociężałość i nie mówi, jesteście ociężali, więc nie idziemy do tego, co doskonałe. Potrzebujecie podstaw i zaczyna im mówić o doskonałości. I właśnie wykładać o Chrystusie i konsekwencjach, które wynikają ze śmierci Jezusa Chrystusa. I teraz czytając dalej, patrzcie. Trudno wam to wyjaśnić. Co wyjaśnić? To, co już mówiłem, to, co o Jezusie Chrystusie i to, co później wyjaśnia im dalej, bo mimo wszystko to robi, bo w dalszej części listu to wyjaśnia. Mówi w 12 wersecie, potrzebujecie, żeby was ktoś uczył początkowych zasad słów Bożych, a w 6 rozdziale, 1 wersecie mówi, żeby zostawić podstawowe nauki o Chrystusie i przejść do tego, co doskonałe. Nie? Czyli zostawmy to. Oni potrzebują początkowych zasad słów Bożych, ale muszą zostawić to, co te podstawowe nauki o Chrystusie, to trzeba zostawić jednak. I przejść do tego, co doskonałe. I teraz, czym są te podstawowe nauki o Jezusie Chrystusie? Bo to jest kluczowe pytanie. On tu wymienia, jakie to są nauki. I teraz popatrzcie, te nauki to jest to pokuta od martwych uczynków, wiara w Boga, nauka o chrztach, nakładanie rąk, zmartwychwstanie umarłych, sąd wieczny. Tak?
To są początkowe nauki o Chrystusie. I chciałbym zadać wam pytanie. To nie jest argument w dyskusji, ale to jest bardzo ciekawa myśl. Kto z was, albo kto z nas, albo ja, czy wy, kto z nas był uczony, kto z nas mógłby inaczej wyłożyć naukę o chrztach? I teraz nie o chrzcie na wyznanie wiary, bo to może jeszcze byśmy sobie dali radę, ale o chrztach, czyli o obmywaniach. Kto z nas to zrobi? Żaden z nas tego nie zrobi. Nawet ja powiem wam, że dzisiaj, gdybym miał otworzyć Biblię i tak w każde to pełne zagadnienie w pełen sposób wyłożyć, też bym nie jestem na to w tej chwili przygotowany. My natomiast patrzymy na to, co tutaj wymienia autor, jako początkowe nauki o Chrystusie, czyli coś, co powinniśmy my jako chrześcijanie wiedzieć i znać. Albo naukowy kłód na podaniu rąk. Kto z was, gdybym zapytał, jeżeli to są początkowe nauki o Chrystusie, które są przypisane i my jako chrześcijanie mamy znać, dlaczego my ich nie znamy? Dlaczego nie potraficie wyłożyć początkowych nauk o Chrystusie? Jesteście ociężali? Gnuzi? Jeżeli nie potrafimy tego zrobić, to znaczy, że tak. To by oznaczało, że jesteśmy, każdy człowiek, który nie potrafi wyłożyć tych nauk, początkowych nauk o Chrystusie, oznacza, że jest gnuśny i ociężały, bo nie potrafi tego zrobić. Zamiast mówić o, przez wzgląd na czas, potrafić to robić, czyli w pewnej fazie powinien być tego nauczony, potrafić to wykładać, żeby później móc mówić o tym, co doskonałe i przyjmować te doskonałe nauki. Czyli te nauki, słuchajcie, które on później wymienia, czyli o tym, kim jest Jezus, co zrobił Jezus, jaką wartość ma jego śmierć, jaką wartość ma jego wcielenie i tak dalej, i tak dalej. A ciekawą rzeczą jest to, że my jako chrześcijanie potrafimy wyłożyć tą Ewangelię, a tego nie potrafimy zrobić. Ciekawe. Potrafimy wyłożyć, kim jest Jezus, co znaczy ofiara Chrystusa. Oczywiście nie zrobimy tego w jakiś... Każdy ma jakąś tam perspektywę szerszą bądź mniejszą w tym zagadnieniu, ale generalnie potrafimy podzielić się i wyłożyć komuś, usprawiedliwić naszą wiarę. Kim jest Jezus? Co zrobił? Dlaczego tego potrzebujemy? Dlaczego nic więcej tutaj nie można dołożyć? To potrafimy zrobić. Czyli o doskonałych rzeczach potrafimy wykładać ludziom, a o podstawowych naukach nie. Dziwne to jest, jeżeli... Postawimy właśnie te podstawowe, to co pisze tutaj autor, w takim kontekście, że dla chrześcijan to są podstawowe nauki. Problem polega na tym, słuchajcie, że nasza interpretacja jest błędna, dlatego że jesteśmy właśnie zmyleni naszą perspektywą chrześcijańską, gdy czytamy ten tekst. Gdy czytamy właśnie naukę o chrztach, tym bardziej, że to jest wplecione w pokuta od martwych uczynków, prawda? No w Ewangelii jest pokuta, wiara w Boga jest, prawda? Zmartwychwstanie i sąd też jest, tak? No to wiemy. Ale są tu te dwie nauki, które... Kto, gdy głosi Ewangelię, to naucza? Kto naucza o obmywaniach? Bo tu nie chodzi o chrzcie na upamiętanie, albo tak jak to Janowy był chrzest, albo o chrzcie w imię Jezusa Chrystusa na wyznanie wiary. Albo kto naucza, bo to nie chodzi o te chrztach, tylko chodzi o obmywaniach. Autorowi nie chodzi o chrzty, które my znamy, tylko o obmywania, które znają Hebrajczycy. Kto z nas w Ewangelii, gdzie jakiś ewangelista bierze i wykłada te rzeczy? Albo bierze człowieka, który się nawróci i mówi, no to musimy ci założyć fundamenty, musimy ci wyjaśnić wszystkie zagadnienia związane z obmywaniami i z nakładaniem rąk. Nikt tego nie robi. Dlaczego? No dlatego, że to nie jest zawarte w Ewangelii. To nie jest kwestia Ewangelii, którą głosimy. Dla Hebrajczyków natomiast to są, jak mówi autor, podstawy. Podstawowe nauki o Chrystusie. To są te podstawowe, początkowe zasady słów Bożych. Tak? Słuchajcie, może to są podstawy nauki, tego się będę trzymał. Podstawowe nauki o Chrystusie. To tym są te wszystkie rzeczy dla Hebrajczyków. Dlaczego dla nich to są podstawowe i dlaczego on mówi, zostawmy to i przejdźmy do czegoś doskonałego, a to, co jest doskonałe, to jest ta Ewangelia i konsekwencje tej Ewangelii, którą głosi później, wykazując Chrystusa i wyższość Chrystusa i tego, co zrobił nad
nad tym, do czego oni chcieli wrócić? Mianowicie dlatego, słuchajcie, że te podstawowe nauki, o których tu czytamy, o Chrystusie, to, co tutaj dla nich jest wymienione, to są nauki znane im z zakonu. I teraz popatrzcie na ten kontekst, w którym to zostało umieszczone, te słowa. Cały list jest napisany do Hebrajczyków, którzy zapatrzyli się w zakon. I oni patrzą na zakon, a on mówi, zostawcie te podstawowe nauki. Przejdźcie do czegoś doskonałego. I w całym później liście właśnie zestawia sprawy zakonu ze sprawami Chrystusa. Ktoś mógłby powiedzieć, a jak to zakon może być podstawową nauką o Chrystusie? No tak, dla Hebrajczyków, którzy byli wychowywani w zakonie, zakon świadczył o Chrystusie, zakon był przewodnikiem do Chrystusa, zakon był tym pedagogiem, który miał ich doprowadzić do Chrystusa, pokazując im niemoc swoją w kontekście zbawienia, bo zakon jest niedoskonały w kontekście zbawienia, jest doskonały w kontekście tego, żeby pokazywać ludziom grzeszność i sprawiedliwość Bożą, ale jest niedoskonały, jeżeli chodzi o doprowadzenie człowieka do zbawienia, dlatego że nikogo nigdy nie doprowadził do zbawienia, tylko zawsze doprowadzał ludzi do upadku zakon. I dlatego dla nich to są podstawy. Zakon. Jezus sam powiedział, gdy był na ziemi, że do faryzeuszy, gdy do niego mówili, że czytacie pisma i myślicie, że z nich macie usprawiedliwienie, czy tam dokładnie, jak to Jezus powiedział, mam to zapisane, teraz wam powiem. Badacie pisma, sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne. One dają świadectwo o mnie. Jakie pisma? Jakie pisma dają świadectwo o Jezusie, które mówią, dzięki którym mają życie wieczne? Czy tylko te, albo o proroctwa? Nie, nie. Całe pismo, cały zakon jest świadectwem, przewodnikiem do Chrystusa, tak jak powiedziałem. I Hebrajczycy, gdy dostają informację od tego autora, żeby że o tych podstawowych naukach, to właśnie on mówi, zostaw te podstawowe nauki. Zostawcie ten zakon. Nie pokładajcie nadziei w zakonie, tylko przejdźmy do czegoś doskonałego. I gdy zostawimy te podstawowe, tak, zrozumiemy, jaki jest problem Hebrajczyków, zrozumiemy narrację i argumentację autora, to wtedy zobaczycie właśnie, i to, co staram się teraz wam pokazać, że podstawowe nauki o Chrystusie dla nich to są to, co na zakonie budowali, myśleli, że zakon, to co czerpali z zakonu, a to co doskonałe, to jest to wszystko, co jest przeciwstawne zakonowe, przeciwstawne w znaczeniu tym, że jest czymś większym. I tutaj jest zastosowana ta sama zasada, jak w każdej całej pozostałej argumentacji, którą stosuje autor, czyli pokazanie zakonu w świetle Chrystusa. Pokazanie tych ofiar i tego wszystkiego w świetle dokonań Jezusa Chrystusa. I tu jest dosłownie to samo. Podstawowe nauki o Chrystusie są przeciwstawne czemuś doskonalszemu. Przejdźmy do czegoś doskonalszego. Ja przynajmniej do tej pory myślałem z kolei tak, że te podstawowe nauki to właśnie to, że jako młody chrześcijanin zaczynam się tych rzeczy uczyć, to są podstawy i później czymś doskonalszym to głębsze zrozumienie tych treści o Jezusie Chrystusie. Ale nie o to chodzi autorowi. Autorowi zupełnie nie o to chodzi. Autorowi, to co powiedziałem, chodzi o to, żeby pokazać, że trzymanie się zakonu to jest błąd i że trzeba przejść do czegoś doskonałszego. I dlatego później, słuchajcie, jeżeli tak zrozumiemy ten tekst, jeżeli to jest prawdziwa interpretacja, dlatego później czwarta, od czwartego wierszu do samego końca, do rozdziału szóstego, ta argumentacja sadownicza albo ogrodnicza, albo nie wiem jak to jeszcze inaczej nazwać, autora, jest łatwiejsza w zrozumieniu. Popatrzcie, przechodząc teraz do tego tekstu, tak już trochę naświetlając temat. Mamy Hebrajczyków, którzy słyszą o Jezusie Chrystusie Ewangelię, słyszą coś doskonałego, czyli ten, mógłbym powiedzieć, ten deszcz spada na nich. Spada na nich deszcz. A oni cały czas ten zakon trzymają się tego zakonu. Ten deszcz na nich spada, ale oni nie dają owocu, który wynika z tego deszczu, bo cały czas trzymają się zakonu. Chcą się trzymać zakonu. I dlatego też autor mówi, że
jeżeli na was spada cały czas ten deszcz tych błogosławieństw Bożych, cały czas macie do czynienia, doznajecie tych mocy Ducha Świętego, widzicie, wokół was to wszystko się dzieje, doświadczacie tego dookoła, ale wy w ogóle nie wydajecie owocu. Nie wydajecie owocu, to nie przejdziecie, no, jesteście spaloną ziemią, jesteście przeklętą ziemią. To ja tylko tak napomknę, oczywiście po następnym razem będę to bardziej rozbijał, ale chcę tylko pokazać wam, że w kontekście całości, podstawowe nauki o Chrystusie jako zakon pokazuje cały czas, że oni, autor cały czas zestawia, używa tej argumentacji, zakon Chrystus, cały czas tego używa. I dlatego też my jako chrześcijanie nie potrafimy i nie musimy potrafić, albo może inaczej, nie jest dla nas podstawową nauką o nakładaniu rąk, nauka o omywaniu i tak dalej. To nie jest dla nas podstawowa nauka, która nas doprowadza do Chrystusa, która jest dla nas pedagogiem. Powiem więcej, dla kogo z was zakon był pedagogiem albo jest? Dla nikogo. Dlaczego? Dlatego, że nie jesteśmy Hebrajczykami. My przed naszym nawróceniem nie znaliśmy zakonu. Zakon, popatrzcie na ciekawą rzecz, zakon zaczęliśmy poznawać po tym, jak żeśmy się nawrócili, jak zaczęliśmy czytać Ewangelię, jak Ewangelia w nas przemieniała, nas wzmacniała, pobudzała do tego, żeby ją coraz lepiej rozumieć słowo, które do nas zostało wypowiedziane. Dopiero wtedy sięgaliśmy do zakonu. To jest ciekawostka. I dlatego też nie możemy patrzeć na ten tekst, na te nauki podstawowe o Chrystusie, jako o czymś, co my jako chrześcijanie musimy znać, w sensie, że to dla nas są podstawy. Nie o tym pisze, w ogóle nie to ma na myśli autor. Oczywiście dobrze, jeżeli potrafimy to później wykładać, bo to znaczy, że poznaliśmy, dostaliśmy wiedzę, mamy jakąś wiedzę, że potrafimy wyjaśnić pewne rzeczy, które miały miejsce w zakonie i później pokazać, że na przykład nauka o obmywaniu, no i później praktyka tych chrztów nie wzięła się z kosmosu, tylko właśnie chrzest, który my znamy, którego my doświadczamy, jest pochodnym tego, co było w zakonie. Nie jest tożsame, ale jest praktyka znana. Tak samo z nakładaniem rąk, że pełniło jakąś funkcję i nakładanie rąk miało znaczenie w zakonie i później możemy zobaczyć w praktyce nowego kościoła, w praktyce pierwszego kościoła, że to nakładanie rąk było. Nie miało tego samego wymiaru, ale była taka praktyka. Miało jakieś znaczenie. Ale nigdzie Ewangelia nie jest związana na przykład z tymi dwoma naukami. Absolutnie. Nie jest związana, nie jest powiązana i żaden chrześcijanin, gdy go zapytamy o Ewangelię, o usprawiedliwienie właśnie z wiary, jeżeli nie zna wykładni nauki o wykładaniu, nakładaniu rąk i obmywaniach, to nie znaczy, że nie rozumie Ewangelii. Rozumiecie to, co mówię? Nie? Rozumiecie. I teraz, gdy spojrzymy na to właśnie, dalej na ten tekst o tym ziemi i o tym deszczu, nagle widzimy, że dla autora chodzi o to, że ci, którzy cały czas stykają się z Ewangelią, stykają się z tymi błogosławieństwami Ewangelii, tak mówiąc ogólnie, ale nie wydają owocu, to są ludzie, którzy nie są zbawieni, nie są wierzący. To nie są ludzie, którzy byli, stracili, bo on czyta tutaj, pisze tutaj o tym, żeby ktoś odpadł. No. To też już jest kwestia inna do wyjaśnienia, co znaczy odpadł i od czego odpadł. I do czego odpadł. Nie? I wiecie, co jest taką ciekawą rzeczą, sytuacją? Że w tym tekście nie ma mowy o tym, że ktoś stał się niewierzący. Tylko, albo że stał się ateistą. Tylko tutaj, gdy jest mowa o odpadnięciu, to chodzi o to, żeby szukać usprawiedliwienia gdzie indziej. Jeżeli ktoś by nawet chciał ten tekst wziąć i powiedzieć, no tu można odpaść od Chrystusa, można stracić zbawienie, to ma pewien problem, dlatego że ci ludzie nie chcieli stracić zbawienia, tylko chcieli uzyskać usprawiedliwienie, tylko gdzie indziej w Chrystusie. I tu nie chodzi o grzech, że poszli w niemoralność, że zatwardzili swoje serca poprzez grzechy jakieś, tylko dlatego, że po prostu szukali usprawiedliwienia gdzie indziej, nawet nie oddając się niemoralności, bo to nie jest w ogóle problem, który tutaj jest.
i tak dalej, i tak dalej. Także wracając, słuchajcie, do tych nauk o podstawowych i wyjaśnieniu argumentacji dlaczego, to właśnie to, co powiedziałem, czyli ten fakt, że autor ma do czynienia z kim? Ma do czynienia z Hebrajczykami, którzy znali zakon i którzy patrzyli na zakon. I dla nich zakon był podstawą ich doprowadzenia do Chrystusa. I to o to tutaj chodzi. Tylko to o tym chciałem powiedzieć, tutaj tą korektę wprowadzić, dlatego że tydzień temu troszkę inaczej to przedstawiałem albo przedstawiłem, prawda? Inaczej. Tak? Pamiętacie o tym pewnie, pamiętacie. Także tu krótko chciałem po prostu dokonać korekty, ja nie chcę wnikać w dalszy tekst, ale musimy wniknąć tam już od czwartego rozdziału do, od czwartego wersetu do 20, żeby wyjaśnić sobie to zagadnienie odpadnięcia w Chrystusa, czy można stracić zbawienie, czy nie. Ale powiem wam, że nie można i to ewidentnie tutaj wykazane jest, dlatego że każdy kto, może nie do 20, przepraszam, bo to nie w tym rzecz, ale od 4 do 10, tak, do 10 tutaj, w tym fragmencie wejdziemy i zobaczymy, przedstawimy go dalej, która jest godzina w ogóle, 12:18, w sumie to moglibyśmy poddać, bo go rozważaniu. No i przejdźmy. Okej, popatrzmy, zatem przejdźmy jednak. Autor, więc tak, 1:3 autor mówi o tych naukach podstawowych o Chrystusie i mówi w trzecim, i to uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Co uczynimy? A mianowicie zostawienie nauk o Chrystusie i przejście do tego, co doskonałe. Pierwszy werset o tym mówi. Uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. I teraz tak. Niemożliwym jest bowiem, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni, zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali też dobrego Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, a odpadli ponownie odnowić ku pokucie, gdyż sami sobie znowu przeżyją Syna Bożego i wystawiają Go na hańbę. Ziemia bowiem, która pije deszcz, często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i ostre, jest podrzucona i bliska przekleństwa, a jej końcem jest spalenie. Ale chociaż tak mówimy, umiłowani jesteśmy co do was przekonani o czymś lepszym i towarzyszącym zbawieniu. Bóg bowiem nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o waszym dziele i trudzie miłości, którą okazaliście dla Jego imienia, gdy służyliście świętym i nadal służycie. Rzeczą pierwszą, na którą zwrócę uwagę, to jeszcze raz i trzeci werset, to uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Czyli autor zdaje się tutaj na Boga, na Bożą wolę, na to, że okej, podejmiemy się zadania przejścia do tego, co doskonałe i znowu przypomnienie wam o tym, jeśli Bóg pozwoli, tak? Jeśli Bóg pozwoli, czyli jeżeli Bożą Bóg da tą łaskę, to zobaczycie, że ten zakon jest nic nie warty w kontekście zbawienia, w tym kontekście, bo jest doskonały oczywiście, ale jest nie warty w kontekście zbawienia. A Chrystus i to, co On dokonał, to jest doskonałe i tego się trzeba trzymać. I dalej. Niemożliwym jest bowiem, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni, zakosztowali daru niebieskiego, stali się uczestnikami Ducha, zakosztowali też dobrego Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku. Zatrzymam się. Czyli autor wymienia tak. Oświecenie, zakosztowanie daru niebieskiego, stanie się uczestnikiem Ducha, zakosztowanie też dobrego Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku. Pięciu albo cztery, albo pięć rzeczy jest scharakteryzowanych albo przedstawionych o człowieku albo o ludziach, ale możemy powiedzieć o jednym człowieku, że jest to niemożliwe dla nich, dla tych ludzi, którzy takie rzeczy doświadczyli, tych rzeczy i odpadli, czyli oni doświadczyli, ale odpadli od tych rzeczy. Bo to jest bardzo ważne. Od czego oni odpadli? No odpadli od tych rzeczy, o których tutaj wcześniej autor mówi. Czyli od oświecenia, od darów niebiańskich, od uczestnikami Ducha Świętego, od kosztowania dobrego Słowa Bożego, mocy przyszłego wieku. Jak odpaść można w kontekście listu Hebrajczyków? Co ma na myśli autor, albo w jakim kontekście mówi o odpadnięciu? I właśnie tu się zaczynają różne wybryki interpretacyjne.
odpadli, bo poszedł w cudzołóstwo, bo stał się pijakiem, bo nie wiem, coś tam zrobił, coś tam gdzieś narozrabiał, zatwardził swoje serce, grzech, przez grzech zatwardził serce i tak dalej, i tak dalej. Rzecz jest w tym, że autor, gdy mówi o odpadnięciu od tych wszystkich rzeczy, mówi w kontekście tego, że panowie, bracia, Hebrajczycy, jeżeli zakosztowali, ktoś z was zakosztował tego, a odpadł, czyli zostawił to i wraca do zakonu, i wrócił, i położył całkowicie usprawiedliwienie i kładzie całkowicie swoją nadzieję jednak w usprawiedliwieniu w zakonie, to niemożliwe jest, czyli odpadnięcie to jest zostawienie usprawiedliwienia z wiary przez Chrystusa, a wejście w usprawiedliwienie z uczynku. To jest element odpadnięcia. I krótko, po prostu. Ponownie odnowić ku pokucie. Dlaczego niemożliwym jest ponownie tych ludzi, którzy odpadli, odnowić ku pokucie? Autor mówi, bo sami sobie znowu krzyżują Syna Bożego i wystawiają go na hańbę. No, jak rozumieć to, że znowu sobie sami wystawiają Syna Bożego na... krzyżują Syna Bożego i wystawiają go na hańbę? No po prostu. Rzecz jest taka, że jeżeli mówią, że nie ma usprawiedliwienia w Chrystusie, tylko usprawiedliwienie jest w zakonie, to kim jest dla nich Chrystus? Moglibyśmy powiedzieć słowami faryzeuszy, bluźniercą, albo dzisiejszym naszym słownictwem heretyk, jawny heretyk, który przyszedł, powiedział, że w nim jest usprawiedliwienie, że on przyszedł pełnić wolę Ojca. I to, nie, jest dla nich staje, dla każdego, kto mówi, że usprawiedliwienie z uczynków jest, usprawiedliwienie przed Bogiem jest z uczynków zakonu, dlatego Chrystus jest problemem. Ale co jest ważne jeszcze, ciekawe, nawet jeżeli nie jest tym problemem i jest Jezus plus uczynki, tak, to rzecz jest taka, że ich nie można odnowić ku pokucie, bo pokuta, która prawdziwa pokuta, która wynika z usprawiedliwienia z wiary, zawiera w sobie tylko i wyłącznie Chrystusa. Jeżeli ktoś słyszy Ewangelię, słyszy nauczanie o Chrystusie, cały czas jest tego uczestnikiem, widzi, obraca się w tym towarzystwie, doświadcza cały czas tych rzeczy, które Bóg działa w Kościele, bo dzisiaj moglibyśmy powiedzieć też o Kościół, tam wtedy też był Kościół. A w pewnym momencie stwierdza, no to nieprawda. Zakon jest moim ratunkiem. To dlaczego go nie można odnowić ku pokucie? Dlatego, że on nie chce. On postanowił, on odpadł, on postanowił odrzucić usprawiedliwienie z wiary. Moment, w którym człowiek postanawia odrzucenie usprawiedliwienia z wiary, jest momentem, w którym nie będzie chciał pokutować, nie będzie chciał się odnowić, nie będzie chciał wejść do Chrystusa i przyjść do Niego. Bo on uzna Chrystusa za, nie uzna Chrystusa za niezbędnego. Bo w przypadku listu do Hebrajczyków mamy do czynienia z ludźmi, którzy po prostu w zakonie zaczynali pokładać nadzieję. Dlaczego wystawiają Chrystusa na hańbę? Dlatego, że Chrystus okazuje się być przestępcą. Okazuje się być przestępcą. Dlatego wystawiają na hańbę. No i teraz jest właśnie to kwestia tego, czy okej, to czy tutaj jest mowa o wierzących, czy niewierzących Hebrajczykach. Tak? Czy człowiek wierzący może odpaść i ponownie i później nie może go odnowić ku pokucie? Czy też jest mowa o człowieku niewierzącym? No i decyduje tutaj dalsza część tej wypowiedzi, mianowicie ta alegoria, którą stosuje autor dotycząca ziemi. I to, co jest istotne w tej alegorii, to to, że mamy deszcz, który pije. Ziemia to jest człowiek. Deszcz, który na nią spada, to są te wszystkie błogosławieństwa, które wymienia tutaj autor. Oświecenie i tak dalej. I teraz mamy człowieka, na którego spadają te rzeczy i jeden rodzi użyteczne rośliny, i otrzymuje błogosławieństwo, ale jest taki człowiek, który rodzi cierniosty, czyli nie ma owoców spodziewanych. I ta ziemia jest odrzucona i bliska przekleństwa, końcem jej spalenia. Więc mamy do czynienia z ludźmi, którzy doświadczają Bożych łask, ale nie mają owoców tych łask. I mamy też ludzi, którzy doświadczają Bożych łask i mają owoce. Ci, którzy odpadają, to są ci, którzy doświadczają tych łask, a jednak rodzą osty i... Ostyż? Czy coś jeszcze? Osty i ciernie. O tak, i ciernie. To są ci ludzie. Więc ja
patrząc na ten tekst, widzę tutaj ludzi, którzy tak jak za czasów Jezusa, gdy był na ziemi, doświadczają możliwości słyszenia Ewangelii. Nawet zachwycają się tą Ewangelią, a nawet stają się uczniami Jezusa Chrystusa, bo mamy drugi rozdział jest tego przykładem, szósty rozdział jest tego przykładem. Ale gdy przychodzi pewien moment, coś powoduje, że oni jednak odwracają się od Chrystusa. I szósty rozdział Ewangelii Jana jest takim bardzo mocnym fragmentem, który pokazuje nam ludzi chodzących za Chrystusa, ale tak naprawdę nie będącym jego uczniami. To jest szósty rozdział Ewangelii do Jana, w którym widzimy ludzi odchodzących, gorszących się Jezusem, gorszących się dlatego, że On mówi tam o tym chlebie, że On jest tym chlebem, który stąpił z nieba. 60 werset mówi tak, 6 rozdziału. Wielu więc Jego uczniów słyszało to, mówiąc, twarda to jest mowa, któż jej może słuchać. Ale Jezus, świadomy tego, że Jego uczniowie o tym szemrali, powiedział do nich, to was obraża? Cóż dopiero, gdybyście ujrzeli Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie jest przedtem. Duch jest tym, który ożywia ciało, nic nie pomaga. Słowa, które ja wam mówię, są duchem i życiem. Lecz są wśród was tacy, wśród kogo, trzeba zadać pytania, wśród uczniów, którzy nie wierzą. Jezus wiedział bowiem od początku, którzy nie wierzyli i kto miał go zdradzić. I dalej przechodząc, żeby podbić jeszcze troszkę temat, 66 werset. Od tego czasu wielu jego uczniów zawróciło i więcej z nim nie chodziło. Wtedy Jezus powiedział do 12, czy wy chcecie odejść? I odpowiedział mu Szymon, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Jezus im powiedział, czy ja nie wybrałem was 12, a jeden z was jest diabłem. I to mówią Iskarioci. I popatrzcie na ten fragment. Ten fragment pokazuje nam uczniów Chrystusa, którzy uważali, że wierzą w Chrystusa, którzy chodzą za Chrystusem, którzy przyznają się do Chrystusa, ale przychodzi moment, gdzie się od Niego odwracają. To znaczy, że byli wierzącymi i przestali wierzyć? Nie. Jest wprost napisane, że ci ludzie nigdy nie wierzyli w Niego. Jezus, tu jest powiedziane nawet świadectwo, to nie jest domysł, tylko Jezus mówi wprost w 64 wersecie, są wśród was tacy, którzy nie wierzą. I dalej mamy świadectwo słowa, Jezus wiedział bowiem od początku, którzy nie wierzyli. Chodzili z nim, ale nie wierzyli. I w liście do Hebrajczyków mamy moim zdaniem do czynienia właśnie z takimi ludźmi. Oni doświadczali mocy Ducha Świętego, mocy tych przyszłych Szwego Królestwa. Widzieli Króla tego Królestwa, doświadczali cudów, widzieli te cuda, że tak powiem, byli w świetle tych cudów, byli oświecani przez Chrystusa nauką. Ale przyszedł moment, w którym powiedzieli, no nie, jednak odwracamy się od Chrystusa. Czy można ich z powrotem przywieźć ku pokucie? Nie, oni się odwrócili od Chrystusa. Uznali Chrystusa za hańbę, za wstyd, skrzyżują go, należą do tych, którzy właśnie mówią, bo ukrzyżowanie za co? Za bluźnierstwo, że jest kłamcą, który kłamie, że przyszedł z nieba w imieniu swojego Ojca. I hańbą go. I tak samo tutaj mamy takich samych Hebrajczyków. Nikt ich nie odnowi ku pokucie, bo się odwrócili od Chrystusa. I co jest ciekawe, nie chodzi o to w tym tekście, że ci Hebrajczycy takimi są. Bo tekst nie pozwala nam wyciągnąć wniosku, że właśnie mamy do czynienia z takimi ludźmi. Tekst cały czas, to co mówię, zawiera zwroty. Bracia, umiłowani i tak dalej. I my nie wiemy, i autor też nie wie, czy oni są, czy nie są. Ale autor podaje pewne wskazówki właśnie w tym tekście, które pokazują, że jeżeli Bóg pozwoli, żebyśmy przeszli do doskonałości i że przyjmiecie i odrzucicie ten zakon, to oznacza, że wy jesteście tą ziemią dobrą. Pobłądziliście gdzieś, bo chrześcijanin może pobłądzić. Może dać się zwieść. Pobłądziliście, ale jednak wydajecie owoc. Natomiast jeżeli mowa moja, moje argumenty, ta doskonała mowa, jednak jej nie przyjmiecie i pozostaniecie i nie odwrócicie się od tej myśli, że z zakonu macie usprawiedliwienie, to będzie znakiem, że jesteście ziemią, która nie wydaje owocu. Także nie możemy powiedzieć, że autor zakłada, że to są niewierzące. Przynajmniej ja tak nie uważam. Nie.
Autor wychodzi z założenia, że są wierzący i pisze jak do wierzących, ale mówi tak, zbadajcie się, czy jesteście wierzącymi, czy nie. Jeżeli przejdziemy do doskonałości i odrzucicie tą niedoskonałość i przyjmiecie tego Chrystusa doskonałego jako wystarczającego, jedynego Zbawiciela, to wtedy tak, to będzie świadectwo tego, że Bóg okazał wam łaskę i zostaliście zbawieni. Natomiast jeżeli nie, no to oznacza, że nie. Oznacza to, że nie. A więc nie ma tutaj mowy o utraconości bądź nieutraconości zbawienia. Nie ma tutaj mowy o tym, że chrześcijanin w wyniku jakiegoś grzechu czy czegoś tam zatwardził swoje serce i po prostu odszedł. Tu odpaść od Chrystusa wprost, jeżeli ktoś by nawet już się uparł, że no, ale można jednak, chrześcijanin może odpaść, no to niech będzie konsekwentny i powie, okej, odpadł, czyli szuka usprawiedliwienia w uczynkach zakonu. W uczynkach zakonu. Nie można tutaj absolutnie powiedzieć, że jest to odpadnięcie w wyniku jakiegoś grzechu albo w wyniku czegokolwiek innego. Jak tylko to, co jest napisane w kontekście, czyli odpadnięcie w wyniku odrzucenia Chrystusa jako Zbawiciela i przyjęcie innej ścieżki usprawiedliwienia. W tym przypadku usprawiedliwienia z zakonu. I na tym zakończę w takim razie. Mam nadzieję, że to było w miarę jasne dla was, to co powiedziałem. Mam nadzieję, że zrozumieliście, dlaczego te podstawowe nauki o Chrystusie to są sprawy związane z zakonem, to co nauczył Stary Testament, a nie to, co naucza Nowy Testament. Dlatego, że w Nowym Testamencie nie ma niektórych tam w ogóle wspomnianych, że jako wykładnia jest pokazane tylko zjawisko. Nauka o nakładaniu rąk nie jest nigdzie wyłożona, nauka o odmywaniach nie jest nigdzie w Nowym Testamencie wyłożona, nigdzie. Amen. Zakończymy. Pomodlę się, dobrze? Dziękujemy Ci, Panie Boże, za tą dobrą chwilę, którą dajesz, za Twoje słowo i za to, że w Twoim słowie możemy patrzeć i przypatrywać się różnym kwestiom. Dziękuję Tobie, że tylko zbawienie jest w Jezusie i że tą prawdę, ten fakt po prostu objawiasz według swojej łaski. Chciałbym, żebyś pozwolił nam wszystkim mieć tego świadomość i żebyśmy wszyscy byli w stanie przyjąć to, co doskonałe. Chwała Tobie, że będzie. Amen. Amen.